Witam wszystkich bardzo serdecznie w seminarium zorganizowanym w ramach programu Nauczycielka Pierwsza Klasa. Ja nazywam się Daria Żukowska, pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej i będę moderowała dzisiejsze spotkanie. Matematyka Pierwsza Klasa, czyli geometria wokół nas, to temat dzisiejszego webinaru, którego prowadzącym jest pan Tomasz Ruszkowski. Już za chwilę przekażę mu głos, ale zanim to nastąpi, powiem o kilku kwestiach technicznych. Po lewej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czat. Ja teraz przywitam się tam z wszystkimi. Mam nadzieję, że wszyscy widzą. W tym oknie mogą Państwo zadawać pytania, odpowiadać na pytania prowadzącego bądź zgłaszać problemy techniczne. Jeżeli się takie pojawią, to proszę dać mi znać, ja postaram się gdzieś szybko w indywidualnej rozmowie pomóc. I nie pozostaje mi nic innego, życzę owocnego spotkania i przekazuję głos panu Tomkowi. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że się widzimy, że się słyszymy. Jednak testowo, jeżeli byśmy mogli w tym czacie cokolwiek napisać, nawet w pojedynczą literkę, tak żebym widział, że ktoś tutaj ze mną jest, bo dla mnie to jest dosyć trudne zadanie. Państwo mnie widzą, Państwo mnie słyszą, a mnie pozostaje tylko to małe okienko w tym lewym dolnym rogu, w którym coś można napisać. No i widzę, że nie jestem sam, że nie mówię w próżnię. Matematyka pierwsza klasa, geometria wokół nas. Temat naszego dzisiejszego webinaru. Tak jak Daria już wspomniała, ma na imię Tomek Ruszkowski. I postaram się powiedzieć najpierw kilka słów o sobie. Z wykształcenia jestem biologiem. Skończyłem warszawskie SGGW, specjalizowałem się w roślinach. Od 7 lat zajmuję się popularyzacją nauki. Współpracuję z różnymi instytucjami, prowadzę pokazy naukowe, wykłady, warsztaty. Zajmuję się też od 2 lat troszeczkę działalnością trenerską, prowadząc różnego rodzaju szkolenia, też takie właśnie jak to nasze dzisiejsze spotkanie. Razem z kolegą Pawłem, którego może część z Państwa poznała, albo część Państwa jeszcze pozna za pośrednictwem CEO, tworzymy taką grupę Heweliusze Nauki. Pod tą marką, pod tą nazwą można nas gdzieś w internecie szukać i nie wiem, spotkać się z nami właśnie w jakichś wykładach, warsztatach. Widzę, że w okienku czatu pojawiły się powitania i ja postaram się to co jakiś czas zerkać. Gdybym coś przeoczył, to chyba trzeba czekać, bo ja tam zerknę. Teraz jeszcze tak tytułem wstępu chciałbym, żebyśmy my się troszeczkę poznali i poznali chociażby to, skąd pochodzimy. I teraz powinna pojawić się mapa w naszym okienku tutaj, gdzie przed chwilą byłem jeszcze ja z Pawłem. I na tej mapie można coś zaznaczyć. Na przykład ja mogę na zielono zaznaczyć tutaj Warszawę. I zasadniczo stąd pochodzę i tu się znajduję. O właśnie, zaczęły się pojawiać pierwsze kropki. Da nam to jakiekolwiek pojęcie o tym, skąd w ogóle tutaj jesteśmy, jak żeśmy się spotkali. No na razie południe Polski zdecydowanie przegrywa. Nikogo z Podkarpacia. O, teraz jaki duży zygzak się pojawił. Cały Poznań z nami. No dobrze, czyli mamy okolice Warszawy, okolice Poznania, okolice Łodzi. Kilka osób z północno-wschodniej Polski. Nikogo z południa, ale zupełnie nic nie znaczy, nie będziemy się oceniać. Super, mamy już jakiekolwiek pojęcie, skąd żeśmy się tutaj zalogowali.
Żadnych pytań na czacie jeszcze nie ma, to znaczy, że nadal nadążam za tym, co tutaj się dzieje. I co, no, chyba będziemy zaczynać już tą właściwą część naszego dzisiejszego spotkania, więc porzucimy naszą mapę Polski już zaznaczonymi kropkami. Wrócimy do prezentacji. I nasze dzisiejsze spotkanie podzielone będzie na tak naprawdę na dwa takie większe bloki. Na blok fraktale oraz na blok świat metrii, czyli lustra. Obydwa te tytuły i opisy, które teraz można widzieć na prezentacji. Na prezentacji są to tematy, które razem z Pawłem realizujemy. Realizujemy w postaci wykładów czy warsztatów z dziećmi. Więc można się tutaj zapoznać z ich opisem. Ja oczywiście nie będę tutaj przechodził tak, jakbym prowadził warsztat dla grupy młodzieży, bardziej poruszę tematy, które my tam poruszamy, w jaki sposób to robimy, o czym mówimy, natomiast żeby była jakaś taka informacja, skąd to w ogóle się wzięło, czemu fraktale, czemu lustra, no właśnie dlatego, że te dwa tematy gdzieś tam realizujemy, pracując właśnie z dziećmi, głównie z dzieciakami, powiedzmy tak, od szóstego roku życia do jeszcze obecnej szóstej klasy szkoły podstawowej. Zarówno temat fraktale, jak i temat ten świat symetrii, czyli lustra. Zacznijmy od tematu fraktale. I może tak tytułem jeszcze wstępu, jak on w ogóle powstał. Jak to się stało, że ja jako biolog z kolegą, który jest archeologiem, w ogóle mieliśmy na pomysł, żeby robić w jakikolwiek sposób realizować temat, jakim są fraktale. Otóż któregoś dnia zadzwonił do nas Mazowiecki Instytut Kultury, że zostaliśmy mu przez kogoś poleceni i że za dwa tygodnie potrzebują wykład o fraktalach dla gimnazjalistów do przeprowadzenia w Szasnyszu. Było to dosyć nietypowe zlecenie, nietypowy telefon, więc oczywiście przyjęliśmy w ciemno, nie do końca wiedząc jeszcze wtedy, z czym mamy do czynienia. Co fraktale gdzieś tam pojawiało się w naszej wiedzy, którą posiadaliśmy, natomiast nie był to temat, który moglibyśmy zrealizować w jakiejkolwiek formie. Natomiast i zamawiający był nietypowy, i grupa odbiorców dosyć wymagająca. Termin był krótki, zbliżał się koniec roku szkolnego, więc wszystko po prostu wskazywało na to, że trzeba podjąć to wyzwanie. I dwa tygodnie faktycznie powstał gdzieś tam godzinny wykład fraktale, który w pierwszej wersji zrealizowany został dla uczniów szkół gimnazjalnych. Natomiast przez kolejny rok z powodzeniem realizowaliśmy go zarówno dla młodzieży wczesnoszkolnej, jak i nawet dla kilku grup przedszkolaków. Więc wydaje mi się, że to, co powstało, było dosyć zjadliwe dla różnych grup odbiorców. Żeby w ogóle zacząć z dzieciakami taki temat matematyczny, trzeba w ogóle wchodzić jakieś pojęcie tego, czym są fraktale, w jakiej dziedzinie nauki w ogóle będziemy się obracać, no bo nie jest to słowo nawet, z którym oni mogli się już gdzieś tam kiedyś spotkać. Więc standardowo zaczynamy zwykle od zapytania, czy domyślają się, w jakiej dziedzinie nauki będziemy się obracać. I jeżeli padnie słowo matematyka, to super. Ale jeżeli ktoś powie na przykład biologia, to okaże się, że w przypadku fraktali to też może być dobra odpowiedź. Jeżeli ktoś powie informatyka, to tak samo. Bo fraktale, jak zaraz sami się przekonamy, występują wszędzie. Tak naprawdę możemy mówić o fraktalach, czy o jakichś kształtach fraktalopodobnych wszędzie dookoła nas. Ale żeby zawęzić, przynajmniej na starcie, mówimy, że faktycznie zajmować będziemy się matematyką. A dokładnie dziedziną, działem matematyki, który zajmuje się kształtami. Tutaj znowu jest pole do tego, żeby zadać jakieś pytanie grupie naszych odbiorców. Jak nazywa się taki dział matematyki, który
mówi o jakichś kształtach. I zazwyczaj to słowo geometria pada. Więc wprowadzamy proste kształty geometryczne. Prezentujemy tutaj taki kolorowy zbiór kwadratów, trójkątów, kół. Wychodzimy z założenia, że trzeba wprowadzać zagadnienia, więc pytamy, jakie mamy tutaj kształty? Czy wszyscy znają nazwy tych figur geometrycznych? No i oczywiście padają na szczęście słowa koło, kwadrat, trójkąt. No to pytamy, jak wygląda kwadrat? Ile ma ścian? 4. Ile ma kątów? 4. Ile ma wierzchołków? Trudniejsze słowo, zagadnienie, ale też ma 4. Świetnie, no to trójkąt. Ile trójkąt ma ścian? Ile boków, ile wierzchołków, ile kątów? A jak jest z kołem? Ile ma ścian? Ile ma kątów? No to już można troszeczkę zacząć się utrudniać, prawda? No bo z kołem nie jest tak łatwa. Czy on faktycznie ma a jeden kąt? Czy ono ma wszystkie kąty? Czy nieskończenie? Teraz grupa zostaje w jakiś sposób rozochocona do tego, żeby faktycznie będziemy operować geometrią, będziemy zajmować się kształtami. No to te kształty fajnie jest podzielić. Podzielić na jakieś zbiory. Więc zadajmy pytanie, jakie zbiory możemy posegregować tutaj te figury, które widzimy. No oczywiście pierwsze zazwyczaj skojarzenie jest takie, że wszystkie kwadraty do jednego worka z kwadratami, trójkąty z trójkątami, a koła do kół. Dobrze, a w jaki jeszcze sposób możemy? No to kolory, no bo kolory rzucają się tutaj w oczy, no to wszystkie zielone do zielonych, żółte do żółtych, niebieskie do niebieskich. A na jaki jeszcze sposób możemy tutaj wymyśleć jakiś zbiór? Może Państwo mają jakiś pomysł? Wybraliśmy już zbiór kształtu. Wybraliśmy zbiór kolor. Wielkość. Super, możemy podzielić na wielkość. I wtedy faktycznie pojawiają się, że mamy kilka takich bardzo małych elementów, kilka średnich, kilka dużych. Możemy wskazać ręką, możemy wskazać wskaźnikiem laserowym. I zostaje wielokąty koła. Bardzo fajne. I zaskakujące dzieciaki też często wpadają na to, że faktycznie możemy trójkąty i kwadraty wrzucić do jednego zbioru tylko dlatego, że mają jakieś kąty, a koło tutaj faktycznie nie do końca takiego zbioru będzie pasować. Ale na potrzeby fraktali umawiamy się z nimi, że będziemy mówić o tym, że coś jest podobne do drugiego czegoś, jeżeli ma podobny kształt. Czyli nie będzie nas interesować kolor, wielkość, no po części będzie, ale skupimy się przede wszystkim, że każdy kwadrat, podobnie jest do każdego kwadratu, każde koło do koła, każdy trójkąt do trójkąta, czyli rzeczy o podobnych kształtach będą podobne do siebie. To będzie nasz jakiś wspólny zbiór. Kolejnym takim etapem jest szukanie takich różnych kształtów geometrycznych dookoła nas, w przedmiotach, które nas otaczają. Możemy dzieciakom zaprezentować gotowy zbiór obrazów, tak jak tutaj mamy, kilka jakichś kół, trójkątów, kwadratów. No oczywiście tu będą się pojawiać odpowiedzi, że a, bo tu trójkąt to ma dziurę w środku na przykład, a ten blok to on tak naprawdę jest prostokątny, a nie kwadratowy. Dobrze jest rozejrzeć się, na przykład po sali dookoła nas i poszukać kształtu. Z kwadratami zazwyczaj jest łatwo. Z trójkątami bywa już ciężko. Pomagam Państwu teraz rozejrzeć po swoim otoczeniu. I zobaczcie, że trójkątów będzie najmniej. Przynajmniej w salach mi zdarzyło się prowadzić zajęcia o fraktalach. Najciężej było nam znaleźć trójkąt. Jeżeli wprowadziliśmy już takie podstawowe kształty, z którymi jesteśmy obeznani, widzimy, że możemy je zauważyć dookoła nas, bez problemu je znajdujemy, potrafimy je nazwać, to pokazujemy na przykład taki obrazek. I pytamy,
jaki to ma kształt. Czy to jest okrągłe, czy to jest kwadratowe, czy to jest trójkątne. No i faktycznie zaczynają się problemy. Jak nazwać taki kształt? On jest jakiś taki wielokątny, jakiś taki krzaczasty, ale nazwy jako takiej, innej niż chmura, nazwy opisującej kształt, raczej nie znajdziemy. Z chmurami oczywiście jest tak fajnie, że im dłużej się w nie wpatrujemy, tym więcej kształtu zaczniemy dostrzegać. Więc nasz mózg zacznie nam podpowiadać jakichś gotowych rozwiązań. A to zobaczymy twarz, a to zobaczymy jakieś zwierzę. Ale samego kształtu geometrycznie nazwać nie będziemy potrafili. I wracamy tutaj do fraktali. I wprowadzamy pojęcie. Pojęcie takie encyklopedyczne. Ja zazwyczaj czytam je w takim dosyć poważnym tonie, a mówię, że słuchajcie, teraz będzie bardzo ważny tutaj taka definicja, żebyśmy wiedzieli, co to są fraktale. Więc fraktal to zwykle obiekt samopodobny lub nieskończenie subtelny. Jego struktura nie daje się łatwo opisać w języku tradycyjnej geometrii euklidesowej. Jego wymiar Hausdorffa jest większy niż jego wymiar topologiczny, ma względnie prostą definicję rekurencyjną. No tutaj z każdym tutaj kolejnym słowem widać coraz mniejsze zrozumienie na twarzach naszych odbiorców. Prawda jest taka, że ja również, kiedy czytałem to po raz pierwszy i jeszcze nie wdrożyłem się w temat, dla mnie to też był taki troszeczkę bełko. Więc jeżeli nie przemawia do nas tekst, nie przemawia do nas definicja podana w ten sposób, to można się zwrócić do obrazów. Możemy wyżej w dobie internetów, komputerów i zazwyczaj jak czegoś nie wiemy, to zaglądamy tam, zaglądamy do internetu. Dzieciaki też to robią. Więc jeżeli tekst nam nie podpowiada, to w przypadku fraktali fajnie jest wejść w pliki graficzne. No jeżeli wpiszemy fraktal w wyszukiwarce, wejdziemy w grafiki, no to zostaniemy zarzuceni bardzo kolorowymi, bardzo szaśnymi, interesującymi kształtami. No ale znowu, żeby to wszystko opisać, zabraknie nam słów. Nie będziemy w stanie znaleźć nazw dla tych kształtów. I w tak przygotowanym zdjęciu zawsze ukrytym mamy jeden. Jeden, który mówimy, że no, do naszej wyobraźni przemawia najbardziej. Że jest taki, wydaje się, zrozumiały i że może od niego wypada zacząć. I pojawia się trójkąt. Trójkąt Sierpińskiego. Niekoniecznie od razu wszystkie jego elementy, ale jeżeli pokażemy najpierw w zbiorze, już taki tutaj gotowy jeden fraktal, to jest fraktal, który jesteśmy w stanie nazwać, on jest jakiś taki trójkąt. No to zastanówmy się, jak taki fraktal powstaje. O co chodzi w ogóle w tym kształcie? No, zaczynamy od trójkąta. Jednego dużego, czarnego trójkąta. Na razie łatwo. Znamy ten kształt, dzieciaki go znają, nie ma najmniejszego problemu. Ale żeby zrobić z tego fraktal, trzeba tą figurę troszeczkę zgłębić. Musimy wyciąć w niej trójkątną dziurę. Tak jak tutaj mamy na drugim obrazku. Zadajemy pytanie, ile teraz mamy czarnych trójkątów. No to mamy jeden, drugi i trzeci. Trzy czarne trójkąty. Czasem pada jeszcze odpowiedź, że mamy tutaj jeszcze jest czwarty, a w ogóle to jeszcze mamy ten duży, bo przecież on nigdzie nie zniknie. No ale staramy się skupić tylko i wyłącznie na tych całych i czarnych trójkątach. Więc po wycięciu pierwszej dziury po środku powstają nam trzy trójkąty. Ale z fraktalami jest tak, że można je powiedzieć, można je zgłębiać dalej. Więc pytamy, jak myślą, jaki będzie kolejny etap. No, musimy wyciąć kolejne małe trójkąciki w tych trójkątach, które nam już powstały. Zadajemy pytanie, ile teraz mamy czarnych trójkątów? No jeszcze jesteśmy w stanie je policzyć szybko, więc mówimy 9. Super, mamy 9
czarnych trójkącików. Pytamy, jaki będzie kolejny etap. I tutaj już dzieciaki powinny bez problemu wpaść na pomysł, że no trzeba w tych czarnych trójkątach, które nam zostały, wyciąć znowu małe trójkąciki. No i faktycznie tak jest. Wycinamy kolejne małe trójkąty. No i zadajemy pytanie, ile teraz jest czarnych trójkątów. No i dzieciaki zaczynają liczyć. Jeżeli zauważyły już zależność, że wystarczy pomnożyć przez 3 poprzednią liczbę trójkątów, to super. Jeżeli nie, to ja bym na razie jeszcze tego nie podpowiadał. Mogą liczyć. Mogą zaznaczać kolejne, wpatrywać się w kolejne trójkąty. Pytamy, jaki będzie kolejny etap. No, znowu trzeba wyciąć małe trójkąciki. Więc pojawia się kolejny obrazek. Kolejny trójkąt. A właściwie zbiór małych trójkącików ustawionych w piramidki. Pytamy, ile teraz jest trójkąt. No i tutaj odpowiedzi bywają już bardzo różne. Oni są jak najszybciej, jak najprędzej nam odpowiedzieć i 81 to nie zawsze jest ta odpowiedź, która nam się tutaj przytrafi. A kolejny obrazek, który mamy tutaj, tak naprawdę jest gifem. On powinien się poruszać i powinien nam się przybliżać. Bo mówimy wtedy, że w przypadku fraktali moglibyśmy takie małe trójkąciki wycinać w nieskończoność. Za każdym razem, kiedy wytniemy kolejne małe trójkąty, pojawiają się inne trójkąty, w których możemy wyciąć znowu małe trójkąty. I możemy tak zrobić 10 razy, 20 razy, 100 razy. Koniec końców pewnie nożyczki by nam się już skończyły, aby się ich rozdzielczać. Nie bylibyśmy w stanie fizycznie wyciąć takich małych trójkącików. Ale w fraktale takim matematycznym moglibyśmy to zrobić. Moglibyśmy wycinać coraz to mniejsze, coraz to mniejsze, coraz to mniejsze trójkąty w nieskończoność. Trójkąt Sierpińskiego, polskiego matematyka, który właśnie wpadł na pomysł, że można by w takim trójkącie wyciąć mniejszy trójkąt, ten kolejny, 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 kolejny i tak wycinać je w nieskończoność. Można oczywiście zrobić w ten sposób. Można ich zaprezentować, mogą po kolei otwierać kolejne zdjęcia, ale można zadać im to też w formie zadania. Zadania, z którym, jak widzimy na tym zdjęciu, ta akurat dziewczynka podeszła do niego bardzo, bardzo poważnie. Każe im na tej kartce narysować jeden duży trójkąt. To jest ten nasz pierwszy czarny. Staramy się go nie zakolorywać, bo będziemy mieć problem z wyrysowywaniem, z wycinaniem. Postępujemy, przechodzimy przez kolejne te etapy wyrysowywania tak naprawdę kolejnych mniejszych i mniejszych trójkątów. Jeżeli się wkręcą, tak jak tutaj ta młoda dama na zdjęciu, to może się okazać, że zwykłe rysowanie trójkąta może nam się spodobać, jeżeli dodamy do tego kolory, a idzie za tym przekaz jakiejś informacji. Tego, że tych w fraktalach matematycznych moglibyśmy powielać ten obraz w nieskończoność. Moglibyśmy wycinać coraz to mniejsze i mniejsze trójkąty. Trójkąt Sierpińskiego czy kwadrat Sierpińskiego, dywan Sierpińskiego, gdzie na bazie kwadratu wycinamy coraz to mniejsze kwadraciki, są bardzo prostymi fraktalami, od których warto zacząć. No ale jeżeli się już rozchodziliśmy, to można zacząć szukać dalej kolejnych fajnych kształtów. I takim słowem, które może przykuć uwagę, jest słowo smok. Bo wśród fraktali jest jeden smok, smok highwaya. No to właśnie widzimy tutaj na załączonym slajdzie. I można się zastanawiać, czy to jest ogon tego smoka, czy to są jego łuski, czy to jest cała jakaś jaszczurka wielka zwinięta w kłąb. Ale to, co chcemy zaobserwować, to że cały ten kształt, cały ten nasz fraktal składa się z kilku mniejszych. Czy jak ja teraz kiedy kręcę tą strzałką kółeczka, to Państwo widzą tą strzałkę? Trzeba mi napisać na czacie. Ja teraz kręcę kursorem. Widać. Świetnie. Bo przed chwilą przełączyłem się z ołówka do rysowania na strzałkę. Czyli pokazujemy, że cały nasz smok,
Tak naprawdę składa się z mniejszych, jakichś takich swoich wersji. I to, co jest dla nas istotne, to że ta część naszego smoka jest podobna w swoim kształcie do tej części naszego smoka. Tak samo do tej, 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 do tej. I znowu. Rozdzielczość tam się skończy. A tak naprawdę ten ogon moglibyśmy tam zawijać w nieskończoność, robić coraz mniejsze i coraz mniejsze, coraz mniejsze takie łuski. Ale to samo stanie się na każdym z tych zakrętów. Tutaj też pojawią się jakieś zawiasy, jakiś smok. Tego smoka Haimoya też moglibyśmy przybliżać w nieskończoność i ten kształt myślam samemu powiela. Ale skoro pojawiło się słowo smok, no to można by się zastanowić, co robią smoki. Porywają księżniczki, walczą z rycerzami, zjadają owce, pilnują jakiś wież, straszą królestwa. No ale oczywiście gdzieś tam pojawi się słowo, że zdanie, że zieją ognie. No właśnie, tutaj pani Jolanta na czacie nam podpowiada. Smoki właśnie zieją ognie. No to czy taki płon, czy taki ogień można porównać do fraktala? Zapalamy zapałkę. I mówimy, że mamy mały płomyczek. Wtedy możemy zapalić większy jakiś płomień. Na przykład z zapalniczki powiedzisz tam, że ten większy płomień jest podobny w kształcie do tego mniejszego. Ten większy. Jeżeli mamy fizyczną możliwość zrobienia większego i większego i większego płomienia, nie ryzykując pożarem w naszej sali, to ekstra. Pokażmy im, że każdy kolejny płomyczek może przypominać ten poprzedni. Czyli, że może ogień też można by porównać do fraktala, jeżeli chodzi o kształty. Mamy mały płomyk, większy płomyk, większy płomyk, jeszcze większy płomyk, aż w końcu dojdziemy do całego ogniska, które składa się z małych płomyczków. No, mamy już jakiś taki przykład z życia, no może czegoś, co nas otacza. Jeżeli mamy dużo odwagi, to możemy zazionąć ogniem. To doświadczenie, które widać na zdjęciu, jest to wybuch mąki. Zwykła mąka wsypana do lejka, lejek połączony rurką, w rurkę dmuchamy i robimy bałagan, bo mąka wylatuje z lejka i robi się dużo kurzu. Natomiast jeżeli ten kurz podpalimy, to powstaje na chwilę taka kula ognia. No jeżeli przed chwilą pokazaliśmy mały płomyczek, większy płomyczek, a na koniec naprawdę zionimy ogniem, to jest duża szansa, że nasi milisiejscy zapamiętają. Zapamiętają, że było coś o fraktalach i że było coś o ogniu i że był taki duży, a on przypominał ten mały płomyczek. Teraz moglibyśmy zrobić sobie mały quiz. Na pewno możemy go zrobić na dzieciakach, na naszych uczniach i pokazać im jakieś przykładowe zdjęcia i zadać pytanie. Czy na tym zdjęciu mamy do czynienia z fraktalem? Badam odpowiedzi, że tak, że nie, że może. No dobra, to zaraz się nad tym zastanowimy. Nie odpowiadamy, nie ma potrzeby. Ale a na tym zdjęciu jest jakiś fraktal? Tak, nie. A na tym zdjęciu? A na tym? A na tym? Najbardziej przerażającym zdjęciu z tych wszystkich tutaj. Czy mamy tutaj fraktale, czy fraktali tutaj nie mamy? No to zaraz spróbujemy sobie poszukać gdzieś w naszym otoczeniu i zastanowić się, czy możemy mówić tutaj o fraktalach, o kształtach jakichś fraktalopodobnych. No to zacznijmy od drzewa. To jest dosyć nietypowe, a właściwie zostało w jakiś sposób stworzone, narysowane. Jest to prawdziwe drzewo i nie ma co tutaj udawać, że mamy do czynienia z prawdziwym. Ale możemy zadać znowu pytanie. Czy całe to drzewo jest podobne do tej gałęzi, do tego konaru? No jest. Tak. A czy ta gałąź mniejsza
jest potrzebna do całego konaru i do całego drzewa? No jest. A ta tutaj jest. A ta mniejsza? No tak. Moglibyśmy tak znowu zaznaczyć, że w nieskończoność możemy gdzieś tam zaglądać w to nasze tutaj drzewo i każda kolejna gałązka byłaby mniejsza, ale nadal podobna do całości. Ale oczywiście prawdziwe drzewo kiedyś nam się skończy. To nie będzie tak, że gałęzie będą nam się tam robiły coraz mniejsze i coraz mniejsze w nieskończoność, tylko nasze drzewo w końcu się skończy. Będzie gdzieś ten liść. Więc warto powiedzieć, że o ile w przyrodzie możemy szukać takich kształtów przypominających fraktale, no to będą to raczej kształty fraktalopodobne. Będą przypominać fraktale. Ale w przeciwieństwie do tych prawdziwych, matematycznych, te nasze kiedyś się skończą. Często robimy tutaj taką zabawę, żeby troszeczkę rozruszać towarzystwo. Każemy stanąć wszystkim na baczność i mówimy, że teraz zrobimy z siebie takie drzewo. I stoimy na baczność, ręce wzdłuż ciała, nogi złączone. Jesteśmy teraz jednym, pojedynczym konarem. No to zapuśćmy gałęzie. Rozkładamy ręce gdzieś tam na kształt litery Y i mamy dwa konary przypominające ten jeden pojedynczy pień. No to co możemy zrobić dalej? No możemy rozczapiżyć palce i będziemy mieć więcej małych gałązek. A tak samo jak drzewo nam się skończy, tak możliwości nasze też się skończą. Ja często jeszcze mówię, że to kolejnym krokiem jest stroszymy włosy na rękach i już, ja nastroszyłem. Możemy pójść w drugą stronę. Każemy stopy rozsunąć jedna od drugiej i znowu zrobić dwa duże korzenie. Sobie prosimy, żeby rozczapiżyli palce u stóp, żeby zrobić mniejsze korzenie. A potem prosimy, żeby wszyscy nastroszyli włosy na stopach i nie śmiejemy się. Czy wszyscy mają te włosy, czy ich nie mają. Ważne, żeby nastroszyć i pokazać, że my też możemy taki kształt takiego drzewa stworzyć. Będziemy robić coraz mniejsze gałązki. Będzie nam się to gdzieś powielało. Ale tak jak nasze palce w końcu się skończą, tak samo gałęzie na prawdziwym drzewie też się skończą. No poznaliśmy ogień, poznaliśmy drzewa jako struktury takie fraktalopodobne, a teraz no idzie niestety, idzie jesień, będzie zima i obserwowanie tych kształtów fraktalopodobnych właśnie na drzewach będzie dużo łatwiejsze. Nie będzie już liści, które będą nam to zasłaniać, więc można wyjrzeć nawet z sali przez okno, czy wyjść przed szkołę i popatrzeć, że faktycznie mamy duży pień, który będzie się w jakiś sposób tam rozgałęził. Jeżeli będziemy szukać dalej, to mi osobiście od drzewa bardzo blisko jest do tego obrazka, do tego kształtu, który przypomina tak naprawdę troszeczkę odwrócone drzewo. I możemy zrobić szybki quiz, szybkie zadawanie pytań z anatomii. Wskazujemy i pytamy, co będzie naszym tutaj pniem, czyli gardło, tchawica. A na co będą się rozchodziły te mniejsze konary w naszych płucach? No, pan nie powie, że płuca, no ale nie. Chodzi nam o coś, co tutaj jest takie jeszcze duże pnie. Odpowiadamy, że może być zapalenie na przykład tego i gdzieś tam słowo oskrzela nam się pojawią. Mówimy, że potem mamy mniejsze i coraz mniejsze oskrzeliki, dochodzimy do pęcherzyków płucy, one tworzą nam całe płuco. Takie odwrócone drzewo i też przykład jakiejś takiej struktury fraktalopodobnej, ale tym razem już przykład taki biologiczny, anatomiczny z naszego ciała. Jeżeli zostaniemy w ludzkim organizmie, możemy pójść do tej struktury i zastanowić się, czy połączenia neuronów w naszym mózgu również będą tworzyć takie jakieś powtarzające się wzory fraktalopodobne. Idąc za skojarzeniami od ludzkiego mózgu, od kształtu ludzkiego mózgu, bardzo łatwo jest trafić na taki przykład roślina, przynajmniej mnie zawsze. Kalafior troszeczkę w swojej kształcie, strukturze przypominał ludzki mózg.
I klatr jest bardzo fajnym materiałem do pracy, jeżeli chcemy zgłębiać temat fraktali. Mamy jeden duży kwiatostan składający się z większych i mniejszych rozetek. Ale klatrem jest fajnie tak, że możemy go porwać, możemy go rozdać, prosząc, żeby go nie jeść, bo na przykład to nie umyliśmy, albo że to nie jest zdrowo, chociaż wiem, że niektórzy lubią jeść surowy kalafior, osobiście absolutnie nie. Można też rozdać brokuły, wtedy jest większa szansa, że materiał przetrwa do końca zajęć, że nikt go nie skonsumuje. No i zadajemy zadanie, żeby rozczłonkować takiego kalafiora na coraz to mniejsze i mniejsze rozetki. I przyjrzeć się, czy taka jedna duża przypomina jeszcze to, co przed chwilą było, to, co jeszcze przed chwilą było całym kalafiorem. A czy kolejne mniejsze i mniejsze, jeżeli będziemy wyrywać, rozrywać, no w którymś momencie, no, jak ktoś już ma sprawę i zacięcie, to można dojść do takich naprawdę jakichś malutkich kawałeczków, które cały czas będą przypominać te większe, które jeszcze przed chwilą razem tworzyły. Znowu, fraktalopodobny, bo gdzieś tam nam się skończy. Nie jest nieskończony jak Trójkąt Sierpińskiego, od którego chociażby zaczynaliśmy, czy Smok Highwaya. Ale jest takim materiałem, z którym można już bardzo fajnie popracować, można mu się dogłębniej przyjrzeć i sprawdzić, jak on tutaj jest zbudowany, czy faktycznie składa się z coraz mniejszych i mniejszych kształtów, które przypominają te większe, z którymi przed chwilą mieliśmy do czynienia. Jeżeli zostaniemy w kształtach roślinnych, możemy wrócić do przykładu fraktala już znowu matematycznego, do paproci Branslaya. W szkołach bardzo często jeszcze mamy wśród kwiatów są paprocie. I trzeba się przyjrzeć, czy liście akurat naszej paproci, bo niestety nie wszystkich, będą przypominały troszeczkę paproć Branslaya, gdzie cały liść naszej paproci składać się będzie z mniejszych swoich jakby kopii, z których każda składać się będzie z jeszcze mniejszych i mniejszych i mniejszych kopii tego jednego wielkiego liścia. W takich paprotkach, jakie rosną w salach, tak nawet do 4, powiedzmy, powtórzeń można się faktycznie przyjrzeć, że gdzieś ten kształt zostanie zachowany. Paprotka na oknie znowu skończy się, nie będzie nieskończona jak ten fraktal matematyczny, którego przykładem jest już paproć Branslaya. Możemy ją zaprezentować, możemy ją porównać do paproci, która właśnie w szkole, którą mogą znać ze swoich domów, mogą znać ze swoich ogródków, czy z jakiejś wycieczki do lasu, gdzie też można poszukać tych takich kształtów. Patrzymy w górę na drzewa i na ich struktury fraktalopodobne, ale możemy się rozejrzeć też pod nimi, poszukać jakichś paproci. Kolejnym fraktalem matematycznym, który możemy przedstawić, jest krzywa Kocha. I znowu wyświetliłem najpierw nazwę, bo można by mówić o taką grę i spytać, kogo może kochać krzywa. I czasem pada odpowiedź na przykład, że prosto. Krzywa może kochać prosto. Albo może siebie kochać, albo nikogo. Jak będę, każda odpowiedź będzie tutaj dobra. No ale oczywiście Kocha to od nazwiska pana Kocha, który też był matematykiem i też sobie wymyślił sobie fraktal, zwaną krzywą Kocha. Jak ona powstaje? Mamy jakiś odcinek, na którym wycinamy dziurę i robimy taki trójkącik, taki stożek. Co musimy zrobić dalej? No musimy na każdym z tych bocznych odcinków wyciąć kolejny. I na każdym z nich możemy wyciąć kolejny. Kolejny. Robić tak znowu w nieskończoność. I to jest interesujące bardzo w krzywej Kocha, ale czego niekoniecznie młodsza widownia może pojąć, jest to, że ona krzywa zwiększać będzie swoją długość, zwiększać będzie swój obwód. Z każdym takim wycięciem będzie nam przybywało. Natomiast jeżeli wpiszemy ją w okrąg,
na samym początku, bo ona przez wyrysowywanie tych kolejnych nie zwiększy sama siebie, swojej objętości. Nadal będzie mieściła się w tym samym okręgu, w którym ją wpisaliśmy na początek. Możemy zadać pytanie, czy taka krzywa kocha coś nam przypomina, ten kształt. Przypomina często koronę, jakąś tiarę, jakiś zamek na przykład. A jakbyśmy połączyli kilka, to nam coś przypominać? Bardzo często pada z Pana odpowiedź, że jeżeli połączymy kilka, to będą przypominały nam śnieżynkę. No bo zaraz będzie zima. Można poprosić, żeby się nasi uczniowie poprzyglądali śnieżynką, przyglądali tym kształtom, jak spadną na rękawiczkę, zanim się rozpuszczą. Można im się czasem przyjrzeć i zobaczyć, że taka śnieżynka też będzie w swoim kształcie powielała. Powielała tą swój kształt. Z połączenia kilku krzywych kocha możemy zrobić taki gotowy płatek śniegu. Kolejny fraktal matematyczny. Można wprowadzić to zbiór Julii. Jeżeli mamy w Italii jakąś Julię wśród swoich uczniów, no to możemy powiedzieć, że tak, mamy teraz zbiór Julii, a właściwie zbiór Julii. Bo Julii miał na imię Gaspar i był szacownym Francuzem, pewnie kręcącym sobie wąs. Zbiór Julii. Znowu od nazwiska. I jeden z moich osobiście ulubionych fraktali. Mamy to jakieś powtarzające się spirale, no, jakieś powtarzające się rozety. No, to przypominać jakąś koronkę, jakieś haftowane, drobne elementy. I znowu te wszystkie spirale będą nam się tutaj powtarzać w nieskończoność. Ale mnie osobiście zbiór Julii coś przypomina. Przypomina galaktyki spiralne. Ona też taka galaktyka będzie się zakręcała coraz większa, bo coraz mniejsze gdzieś tam w środku kształt będzie powielała jakby tą swoją spiralę. Ona, jak wielka by nie była, oczywiście się skończy. I myślę, że teraz możemy zrobić pewien eksperyment na sobie, bo siedzimy tutaj już dosyć długo, 42 minuty minęły naszego webinaru. Więc spróbujemy zrobić doświadczenie. Doświadczenie właśnie ze zbiorem Julii z galaktyką spiralną. I żeby to zrobić, przełączymy się teraz z prezentacji na film. Film dosyć monotonny, ale dosyć tutaj istotny dla nas. Co trzeba zrobić? Musimy patrzeć. Sam środek spirali. I musimy chwilę wytrzymać. Staramy się jak najrzadziej mrugać. Staramy się nie odwracać wzroku. Musimy skupić nasz wzrok w samym środku naszej spirali. Ja wiem, że z każdą chwilą jest coraz trudniej, bo oczy coraz bardziej chcą się odsunąć, coraz bardziej chcą zmienić położenie. Ale jeżeli wytrzymamy przez chwilę i na 3, 2, 1 wrócimy do naszej galaktyki spiralnej, to powinna zacząć nam się poruszać. Powinniśmy tą naszą galaktykę spiralną wprawić w ruch. Im dłużej wpatrujemy się w ten obraz, im dłużej wytrzymamy, nie musi być taka transowa muzyka, nie wiem, czy zresztą ją słychać, czy nie. Starałem się to wyciszyć, ale u mnie gra. Staramy się wpatrywać w sam środek. Jeżeli wytrzymamy, chociaż przez chwilę, i zaczniemy się nawet niekoniecznie patrzeć na galaktykę spiralną, którą tutaj mamy, ale możemy się rozejrzeć po pomieszczeniu, w którym siedzimy, też wszystko będzie się ruszać, też wszystko będzie się kręciło. Efekt na szczęście mija dosyć szybko. A trwa tym dłużej, im dłużej się wpatrujemy w spiralę, im bardziej jesteśmy podatni na takiego rodzaju sztuczki, jakieś inne optyczne. Ja mam także
dla mnie ta spirala nawet nie musi się poruszać. Ja wystarczy, że przez chwilę popatrzę się w obrazek i moje oczy już zaczynają szaleć. No, zawędrowaliśmy dosyć wysoko, aż do kosmosu, więc możemy wrócić troszeczkę na Ziemię. I poszukać przykładów fraktali już takich znowu bardziej namacalnych. I przejść na przykład do informatyki. Mieliśmy już, zaczęliśmy od matematyki, mieliśmy przykłady biologiczne, mieliśmy astronomiczny jeden, a teraz możemy przejść do informatyki. I ja zazwyczaj pokazuję zdjęcie, screeny z takiej oto gry i pytam, czy ktoś wie, jaka to gra, czy ktoś w to grał kiedykolwiek i, no i zazwyczaj już coraz mniej osób grało i bawiło się i no, tylko pokazuje, że ja też już się starzeję i coś, co było na tobie w moim dzieciństwie, niekoniecznie jest teraz u dzieciaków. Ale to, co może ich zainteresować, to w jaki sposób tak zwane grafiki fraktalne pozwalają oszczędzać sprzęt, na którym pracujemy, pozwalają oszczędzać karty graficzne, pozwalają oszczędzać pamięć RAM, czy pamięć naszych dysków, pamięć procesorów komputera, których używamy. No i działają takie grafiki fraktalne. No mamy na przykład tutaj jakąś brukowaną ścieżkę. No i moglibyśmy, przygotowując tą grę, narysować sobie całą taką ścieżkę. Zajęłoby nam to sporo czasu, zajęłoby nam to sporo zasobów naszego sprzętu, ale to, co robimy w grafikach fraktalnych, to jest to, że przygotowujemy jakiś schemat. Schemat, który komputer sam będzie później powielał, sam będzie dorysowywał kolejne jakieś elementy, zdarzające się zmniejszyć, większych, poprawiających się kształt. To samo będzie w przypadku trawy, to samo będzie w przypadku leżących tutaj kamieni czy drzew, które mamy. Gra wygląda dobrze, bo komputer sam tak jakby na bieżąco rysuje sobie coś, a jednak oszczędza to sprzęt. Więc wykorzystanie grafik fraktalny, cały czas jest to słowo galaktyka nie zostało. Ja tak się zawieszam przy słowie grafika, co będzie galaktyka. Grafiki fraktalne powielają nam te kształty automatycznie. No ale o ile ta gra, te rysunki mogą być, zdjęcia mogą być dobrym przykładem tego, o co nam chodzi, to młodzieży zdecydowanie bliżej jest dzisiaj do tej gry. Dobrze, jeżeli pokazujemy ten obraz, to po prostu sala piszczy, wszyscy krzyczą Minecraft, Minecraft, Minecraft. No tak. I to jest świetne narzędzie do pracy, świetne narzędzie do prezentowania idei fraktali, idei geometrii, w ogóle kształtu. Mamy świat zbudowany z sześcianu, świat zbudowany z klocuszką. Przecież to jest idealny materiał do pracy, jeżeli chcemy pokazywać proste kształty geometryczne. Możemy ich spytać, z jakiego materiału szarego tutaj jest to zbudowane. Ja bym powiedział, że to jest kamień, ale to jest jakiś szczególny rodzaj w ogóle kamienia i oni to wszystko wiedzą. I przemycony mamy tutaj oczywiście fraktal matematyczny, wspomniany wcześniej dywan Sierpińskiego. Tak jak trójkąt, od którego zaczynaliśmy, powstawał przez wycinanie kolejnych mniejszych sześcianów, mniejszych kwadracików, tak tutaj mamy kształt, który powstał przez wycinanie kwadratów. Mieliśmy jeden duży kwadrat, którego środku wycięliśmy mniejsze. Następnie wycinaliśmy mniejsze, mniejsze, mniejsze i mniejsze. I jeżeli starczyłoby nam czasu, a zasoby gry tej, jeżeli chodzi o przestrzeń, w której budujemy, są nieograniczone, no to możemy zbudować naprawdę bardzo, bardzo duży dywan Sierpińskiego. A jeżeli mamy troszeczkę zapału, możemy zrobić taki fraktal, zwaną kostkę Mengera. Czyli coś podobnego do dywanu Sierpińskiego, ale już na bazie sześcianu, gdzie mamy kostkę, której wycinamy mniejsze i mniejsze sześciany. Pojawiło się pytanie i ja je zauważyłem. To znaczy, że nie jest najdłużej. Czy QR-kody też są fraktalami? Szczerze powiem, że nie wiem. Są w jakiś sposób losowo generowane przez komputer,
Natomiast nie wiem, czy powtarzalność tych kształtów jest wystarczająca, żeby mówić o fraktalu. Mamy w porządku, mamy duży kwadrat, w którym wycinamy mniejsze jakieś kwadraciki, zostawiamy czarne albo białe. Natomiast nie jestem pewien, czy ich schemat jest w jakiś sposób powtarzalny, czy przewidywalny. Więc trzeba by sprawdzić. To jest bardzo dobre pytanie. Jeżeli tak, to byłby bardzo fajny kolejny przykład. Kostka Mengela, czyli ten sześcian, który tutaj mamy, on jest duża szansa, że znajduje się w Państwa domach. Przynajmniej jeden. Przynajmniej jedna taka kostka Mengera gdzieś może być przyczajana w Państwa mieszkaniu. Jest duża szansa, że przyczajona jest w czyjejś kieszeni nawet. Telefony komórkowe. Za starych czasów miały antenę. Bardzo starych czasów miały wysuwaną w ogóle antenę. A teraz nagle wszystkie zgubiły. I już nie ma. Nie ma antenki wystającej. Niektórzy tęsknią, niektórzy nie. Może było stylowo. Może kiedyś wróci. Kostka Mengera, ten kształt, wykorzystuje się często jako radioodbiorniki, jako anteny. Zajmuje dużo mniej miejsca i można taką małą kosteczkę schować gdzieś w obudowie naszego, na przykład telefonu, a bardzo dobrze zbiera fale radiowe, fale bardzo różnej długości, przez to, że właśnie ma powtarzające się kształty, fala przelatuje różnej długości i tego typu antena tego kształtu bardzo dobrze odbiera nam fale radiowe. Czyli kostka Mengera, przykład fraktala, który może być schowany gdzieś w naszej kieszeni. To jeszcze przykład z muzyki. Przykład z muzyki, jeżeli chodzi o fraktale. Fraktal matematyczny, zbiór Cantora. Jak powstaje? No, mamy najpierw odcinek, w którym wycinamy dziurę. Powstają dwa, trzy odcinki. W nich wycinamy znowu dziurę, powstają nam cztery krótsze odcinki. Potem mamy 8, 16 i znowu w przypadku fraktala matematycznego moglibyśmy wycinać tak w nieskończoność. No i czy taki zapis coś Państwu przypomina? Mamy 1, 2, 4, 8, 16? Zapis nutowy. Oczywiście, bo mamy całą nutę, mamy pół nuty, ćwierć nuty, ósemki, a pojawiło się fajnie, potęga druga, jeżeli byśmy przyrównali to znowu do matematyki. Nuty, jeżeli dobrze się orientuję, one gdzieś się kończą. Nie będziemy mogli w nieskończoność tych dzielić naszych dźwięków, ale możemy faktycznie ten zbiór Cantora, fraktal matematyczny, porównać do takiego zapisu nutowego. Możemy to porównać troszeczkę do wypadło mi z głowy słowo. Przykładem będzie śpiewanie Panie Janie na głosy. Jedna grupa, potem druga, trzecia, czwarta i będziemy tak jakby nie będziemy powielać kształtu, będziemy powielać ten dźwięk. Prowadzimy słowo, czy możemy o fraktalach powiedzieć kanon, tak. Kanon to jest słowo klucz tutaj. Więc możemy o tym powiedzieć i też porównać to w jakiś sposób do fraktali. Czyli szukanie tej geometrii fraktalnej dookoła nas jest naprawdę spore pole. Nie musimy się ograniczać do lekcji matematyki, czy do samej matematyki, żeby wyjść i żeby poszukać tych kształtów. Dobrnęliśmy do slajdu pytania. Tak naprawdę tutaj kończymy tak jakby temat fraktali, geometrii tej fraktale, przynajmniej tego, czym chciałem się podzielić. I to jest miejsce, gdzie możemy zadać jakieś pytania odnośnie tego, co teraz było opowiedziane, jeżeli chodzi o fraktale, bo za chwilę będziemy przechodzić do świata symetrii, będziemy przechodzić do luster. Zajmiemy się
no, symetrią, zajmiemy się też misjami doświadczalnymi, o których gdzieś tam było wspomniane w opisie naszego webinaru. Więc ja teraz kilka łyków wody, żeby odzyskać głos. No i pytanie, czy mamy, czy są jakieś pytania, jeżeli chodzi o tą część, o której teraz mówiliśmy. Jedna osoba coś pisała, ale się rozmyśliła. Mamy jeszcze sekundkę. Fajny temat na projekt gimnazjum. Bardzo się cieszę. Polecam do realizowania, polecam do szukania więcej przykładów takich geometrii fraktalnej. Będziemy w takim razie, jeżeli nie ma więcej pytań, a na pytania też będzie oczywiście czas jeszcze na samym końcu. Przejdziemy przez obydwa działy. Jeżeli komuś jeszcze coś gdzieś się zrodzi, jakieś pytanie, to można śmiało do tego będzie jeszcze wrócić na samym końcu, tak do fraktali, jak do luster. Lustra. Świat symetrii. Dobrze jest zacząć od tego, co w ogóle robi lustro. Robimy fary. Dobieramy fary dzieci, młodzież. No to tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Ważniejsze będzie to, jak daleko pójdziemy w tym wszystkim. Więc dobieramy w pary osoby, każemy im stanąć naprzeciwko siebie i dajemy proste zadanie, żeby pobawili się teraz ze sobą w lustro, żeby troszeczkę pomałpowali siebie, pomałpowali na to, co robią. A młodsze dzieciaki zaczną nawet po chwili ścigać koziołki, będą bardzo sprawdzać się, czy druga osoba jest w stanie powtórzyć jakąś bardzo skomplikowaną akrobację. Starsi pójdą bardziej w jakąś mimikę, próbę zaskoczenia osoby jakimś gwałtownym, szybkim ruchem. A większość osób się mniej lub bardziej w to wkręci, więc nie miałem chwileczkę czasu, żeby poeksperymentowali z tą symetrią, z tym, że są swoim lustrem, odbiciem. Oczywiście zamieniamy co jakiś czas rolę, żeby każdy mógł być i lustrem, i odbiciem. No i warto jest zastanowić się, porozmawiać chwilę, co właściwie robi lustro. No, ono odbija, ono zamienia zazwyczaj pana stwierdzenie lewą stronę z prawą. No i warto jest zgłębić. Warto jest zgłębić, co tak właściwie robi lustro. I można im to pokazać. Młodsze dzieciaki mają z tym troszeczkę problem, ze zrozumieniem, starsi już nie, tego problemu nie mają. Więc prosimy ich, żeby stali nadal naprzeciwko siebie i żeby wskazali w stronę na przykład okna. Żeby osoba, która jest osobą, która się odbija w lustrze, żeby wskazała w stronę okna. Dobrze jest wybrać jakiś przedmiot, jakąś stronę sali, a niekoniecznie kierunek, żebyśmy go jeszcze nie nazywali, bo będzie problem. Czyja prawa jest moja prawa, to jest twoja lewa, jego lewa to jest moja prawa. Więc wskazujemy w stronę okna. No i ja wskazuję w stronę okna i moje odbicie w lustrze też będzie wskazywać w stronę okna. No to prosimy, żeby wskazali w stronę drzwi. I lustro też będzie wskazywało w stronę drzwi. Prosimy, żeby wskazali na sufit. I ich odbicie w lustrze też będzie wskazywało na sufit. No to każemy, żeby wskazali na podłogę. Odbicie w lustrze też wskaże na podłogę. Więc prosimy, żeby wskazali na lustro. I okaże się, że lustro wskazuje na nich. I to jest właśnie ta płaszczyzna, w której lustro obraca przedmioty. Nie zamienia lewej z prawą, czy góry z dołem, ale odwraca przód z tyłem. Jeżeli ja wskazuję w stronę okna, to odbicie też wskazuje w stronę okna, w stronę drzwi, w stronę drzwi. Tylko jeżeli wskażę na lustro, to lustro wskaże na mnie. To jest jedyny kierunek, w którym zostaną odwrócone te kierunki. I tak jak mówię, młodsi mają z tym problem, starsi nie powinni. Zerkam jednym okiem, bo widziałem, że coś zostało napisane.
Podłoga, płytki, tak, tak, o tym symetrii zaraz będziemy wszystko, wszystko mówić. Czyli ustaliliśmy, co robi lustro, a właściwie nie fizycznie, co robi, o załamaniu światła, odbiciu, tylko w jaki sposób obraca, jak zmienia się symetria. Ponieważ cały czas pada słowa w jakiś sposób symetria, to warto jest wprowadzić oś symetrii, czy wytłumaczyć, co to znaczy, że coś jest symetryczne. Możemy przedstawić jakieś obrazy, na przykład obraz motyla i spróbować razem z naszymi uczniami znaleźć jego oś symetrii. Nie musimy jej oczywiście znać, jak tutaj od razu jest podana na tacy, tylko zastanowić się, gdzie możemy przeprowadzić linię, żeby lewa i prawa strona tego naszego obiektu były takie same, że jeżeli byśmy zrobili copy and play, to powstałaby znowu całość. Możemy się zastanowić, gdzie człowiek ma taką oś symetrii, że musi przejść przez środek nosa i wtedy zostanie jedno oko, jedno ucho, jedna ręka, noga. No ale oczywiście, jeżeli będziemy zgłębiać temat, to zobaczymy, że już same moje włosy, uczesane z przydziałkiem z jednej strony, sprawią, że ja tej osi symetrii tutaj nie będę posiadał. A możemy szukać więcej przykładów, jakichś innych zdjęć owadów, zwierząt, szukać tych osi symetrii. I w którymś momencie znajdziemy jakiś obiekt, który będzie miał więcej niż jedno. Będziemy mogli go przeciąć i podzielić na więcej niż w jednej osi, żeby nadal obrazki były symetryczne. Kwiaty będą tutaj wspaniałym przykładem. Ale również na przykład grzyby. Możemy pokazać, że możemy przeciąć go w tej płaszczyźnie, ale jeżeli spojrzymy na niego od góry, to znowu tych osi symetrii by miał dużo więcej jak ten płatek. Jak ten kwiatek, jego płatki. Jeżeli już pobawiliśmy się troszeczkę teoretycznie o tym, co robią lustra, to warto jest wprowadzić rekwizyt. Warto jest wprowadzić lustro, z którym będzie można troszeczkę poeksperymentować. Można używać szklanych, ale oczywiście nie polecam. Ładnie się odbijają, natomiast dużo łatwiej się tłuką. I mamy problem. Dużo lepsze są lustra akrylowe, lustra plastikowe, czy nawet pokryte jakąś folią lustrzaną, nie będą dawały takiego pięknego odbicia, takiego ładnego obrazu. Natomiast możemy takie lustro upuścić i naprawdę jest mała szansa, że ono się stłucze, że się uszkodzi. Szybciej się porysuje niż to szklane, ale coś za coś. Wprowadzamy rekwizyt. Zaczynamy robić jakieś pierwsze, proste doświadczenia z samymi lustrami. A można z lustra zrobić sobie daszek. I zobaczyć, jak będzie wyglądał świat w odbiciu w tym naszym daszku. Czyli przykładam sobie do czoła, patrzę w górę, no i świat nagle robi się do góry nogami. Mogę zrobić to na odwrót, przyłożyć sobie pod głową i zobaczyć, czy wtedy świat też zrobi się do góry noga. Albo co się stanie, jeżeli przyłożę z boku i będę się rozglądał w lewo, w prawo. Możemy poprosić ich, żeby rozejrzeli się po sali, ale nie ruszali głową. Więc trzeba będzie już kombinować tak, żeby naszym lustrem gdzieś tam pooperować dookoła, żeby nie ruszając głowy, ale okaże się, że mogę bez problemu spojrzeć i zobaczyć, co jest za mną. No to przede mną, no to widzę, ale w lewo, w prawo, w górę, w dół, też mogę się przy pomocy takiego lustra bez problemu rozejrzeć. Kolejne doświadczenie, które możemy zrobić z jednym, pojedynczym lustrem, jest powrót do tych osi symetrii. I próba stworzenia jakichś symetrycznych obrazków. Dajemy kartki, dajemy flamastry, dajemy lustro. Prosimy, żeby coś narysowali. I tak, żeby lustro dodało drugą połówkę. Jest bardzo dobrze widać, gdzie znajduje się taka oś symetrii danego przedmiotu. Wystarczy na kartce narysować połówkę, na przykład głowy kota, przyłożyć lustro pionowo na naszej kartce i znowu zobaczymy drugą połówkę. I dzieciaki naprawdę potrafią puścić wodze fantazji tutaj i zacząć tworzyć bardzo niesamowite
różne obrazy. Obrazy, które mogą się poruszać. Na przykład jeżeli w tym obrazku, tego ludzika, zaczniemy ruszać jednym lustrem, to okaże się, że zaczyna on machać nóżkami, że zaczyna ruszać jedną nogą obok drugiej. Może też machać rękami, ale wtedy trochę głową się rozjedzie. Inne zadanie, które możemy tutaj dać, to różne zabawy z... Dzieci posługują się w tym doświadczeniu telefonem komórkowym. No tak, no, możemy oczywiście poprosić ich, żeby włączyli kamerę do robienia selfie, też na ekranie komórki będzie nam się wyświetlała. No i ekstra, mamy konkretny pomysł na to, jak wykorzystać sprzęt, który oni już ze sobą mają, bo przynieśli go po prostu ze sobą do szkoły, czy na kieszeni rozkładać, rozdawać tych akrylowych luster. Z pojedynczym lusterkiem możemy dać im jeszcze zadanie w postaci rysowania, zapisywania swoich imion. Na przykład patrząc w lustro, albo staramy się tak zapisać imię, żeby w odbiciu lustrzanym było ono normalnie do przeczytania. Więc już to wymaga jakiejś takiej wyobraźni. Możemy im nie dawać najpierw lustra i spróbować, żeby sobie wyobrazili, jak będzie wyglądać takie odbicie lustrzane liter. Albo każemy im patrzeć na przykład w lustro, a rysować na kartce. Możemy się w różny sposób tutaj bawić. Jeżeli mają już pojedyncze lusterka, możemy ich dobrać w pary. Możemy im dać dwa lustra, właściwie będą mieli dwa, bo przed chwilą mieli po jednym. Mogą zacząć robić doświadczenia z dwoma lustrami. To, co mamy na zdjęciu, to próba zrobienia peryskopu. Czyli mamy dwa lustra ustawione pod kątem, patrzymy w dolne widzimy odbicie górnego i jesteśmy w stanie zobaczyć coś, na przykład nad ławką. Możemy spróbować się rozejrzeć po sali albo spod stołu, spróbować zobaczyć, co jest za stołem, nad stołem, odpowiednio ustawiając dwa lustra naszego peryskopu. Możemy też skierować to do tyłu. Dużo kombinacji tutaj już samej pracy z dwoma lusterkami nam się pojawi. I takim doświadczeniem, które dosyć szybko przyjdzie dzieciakom do głowy, to użycie dwóch luster, postawienie ich na przeciwko siebie i zajrzenie w taki tunel z luster, coś, co możemy spotkać na przykład w łazienkach, gdzie mamy lustro z jednej, lustro z drugiej strony i niekończący się tam gdzieś zakręcający tunel takich powielających się odbić. Tutaj na zdjęciu mamy przykład takiej, nazwijmy to już, stacji doświadczalnej, gdzie mamy dwie tafle lustra akrylowego naklejone na drewnianą deskę, przyczepione do drewnianej podstawy i w tym lustrze mamy wywierconą dziurę. W lustrach akrylowych bez większego problemu można tylko ostrym i powolutku wiercić i jak chwilę poćwiczymy, to a nawet nie będziemy mieć jakichś odprysków. W szkle jest już dużo, dużo trudniej. Więc jeżeli wytniemy taką dziurę w jednym z tych luster, postawimy lustro jedno przed drugim, to powstaje taki niekończący się tunel. Ale jeżeli mamy do dyspozycji dwa po prostu lusterka, to też jeżeli postawimy jedno przed drugim i spojrzymy lekko nad nim, nie znajdziemy jakiś obiekt pomiędzy, to też będziemy mogli zaobserwować taki niekończący się tunel z luster. W samej idei tej stacji doświadczalnej jeszcze wrócimy, jeszcze do jednego sposobu jej wykonania, mogę bez wiercenia w szkle, ale zanim o tym, to jeszcze kilka doświadczeń z symetrią, które możemy korzystać z pomocy luster. Jeżeli zostaniemy przy dwóch lusterkach i zrobimy z nich coś na kształt skrzydła drzwi, skrzydła jakiejś szafy, postawimy lusterka pionowo, będą się stykać jednym bokiem i fajnie, jeżeli będziemy mogli tym jeszcze ruszać, zmieniać kąt. Jeżeli postawimy takie dwa lusterka, skleimy z tyłu na przykład taśmą, położymy między nimi jakieś dwa przedmioty, no to oczywiście w tych lustrach pojawiać się zaczną odbicia. Zaczną się te kształty powielać.
ale w zależności od tego, jaki ustawimy kąt między naszymi lustrami, powstanie różna ilość odbić. Albo będzie parzysta, albo będzie nieparzysta, albo będzie zamieniało nam lewą stronę z prawą. I to jest takie doświadczenie, w którym możemy ich zadać uczniom zadanie, żeby na przykład uzyskali 5 obrazów, 5 odbić, albo 4 odbicia i ten piąty niech będzie oryginałem. Tak jak mamy tutaj, nie, tu mamy 3, no, jedno, drugie, trzecie. A tutaj mamy 6, tak, powielających się odbić. Możemy zadać pytanie, ile najwięcej są w stanie zrobić powielających się odbić i od czego to zależy. Czy więcej będzie, jeżeli ustawimy szeroko, czy jeżeli zrobimy wąsko. Jaka jest zależność między kątem, a tym, czy jest to parzysta, czy nieparzysta liczba odbić. Czy musi być to wielokrotność czegoś, na przykład kąt 90 stopni, 45 stopni, a co nam da kąt 30 stopni. Możemy dodać kątomierz. Możemy zacząć szukać już jakichś matematycznych tutaj zależności między tym, ile tych odbić nam powstaje, kiedy i jak to lustro ustawimy. Jeżeli dobraliśmy ich już tutaj w parę, mają po 2 lusterka, no to możemy iść dalej, możemy ich dobrać w czwórki, trójki. Będą tych luster mieli coraz więcej i będą mogli zacząć tworzyć coraz bardziej skomplikowane konstrukcje. Będą mogli złożyć sobie, na przykład połączyć 3 lustra, zbudować, położyć jedno na płasko, dodać 2 ściany. Będą mogli zbudować sześcian, kostkę, przykryć ją od góry jeszcze jednym lustrem, ułożyć jakiś przedmiot i zobaczyć, jak bardzo zaczyna się nam to komplikować, ilość tych wszystkich powielających się odbić. Wystarczy na jakiekolwiek jakieś kolorowe kształty, jakieś przedmioty, nawet kolorowe kartki papieru pocięte na mniejsze fragmenty i też będzie można zacząć się bawić w tą, bawić tą symetrią. Tutaj mamy doświadczenie przy pomocy 3 lusterek, a właściwie 1 lusterka akrylowego naciętego i złożonego w trójkąt. I powstaje nam bardzo prosty kalejdoskop. Możemy zbudować jego większą wersję, tak jak tutaj mamy na zdjęciu taki troszeczkę większy trójkąt. No i jeżeli zajrzymy do takiego kalejdoskopu, włożymy do niego jakieś przedmioty, no to będzie nam się powielało. Jeżeli zasłonimy otwór jakimś bardziej spiralnym kształtem, z którym eksperymentowaliśmy wcześniej przy fraktalach, no to zobaczymy, że powiela nam się to wszystko. Ale wystarczy nawet zajrzeć po prostu przez taki mały peryskop, takie 3 małe połączone lustra ze sobą, rozejrzeć się po sali. No jak widać tutaj po ucieszonych twarzach, będzie bardzo fajny tego wszystkiego efekt. Pojawiły się doświadczenia z symetrią, z lustrami. Pojawiło się kilka już stacji doświadczalnych, czyli już niekoniecznie mały jakiś lusterek do pracy, ale już jakiś bardziej zbudowany element. Tutaj mamy zbudowaną stację doświadczalną do eksperymentowania z tunelem. Tutaj pojawiła nam się stacja z 2 lustrami połączonymi zawiasem, żebyśmy mogli zmieniać kąt ustawienia tych luster, wkładać pomiędzy nimi nie jakiś przedmiot, na przykład mamy gumową kaczuszkę i możemy też powielać, oglądać te symetrie. I sam temat stacji doświadczalnych chciałbym zacząć od tak zwanego projektu demo. Projekt demo jest klubem młodego odkrywcy ze szkoły podstawowej nr 11 Henryka Jurena w Przemyślu. Sama nazwa demo bierze się od doświadczaj, eksperymentuj, myśl, odkrywaj. Projekt demo wzorowany jest na niemieckim programie Nintendo, którego ideą jest właśnie projektowanie, udostępnienie uczniom stacji doświadczalnych, stacji eksperymentalnych, ale takich, które tworzą
uczniowie, uczniowie swe pomocą rodziców przede wszystkim. Projekt demo ze szkoły w Przemyślu zrzesza tutaj taką grupkę bardzo fajnych młodych ludzi. Ich jest oczywiście więcej niż ta szóstka na zdjęciu ze mną i z Pawłem. Na zdjęciu z festiwalu nauki, który odbył się niedawno w Rzeszowie. Bo oni nie tylko tworzą te stacje doświadczalne u siebie w szkole, ale mają też odwagę, żeby wybrać się na jakieś imprezy, czy żeby samemu zorganizować jakąś taką akcję, gdzie te swoje stacje doświadczalne prezentują, tłumaczą, pokazują innym, mówią, jak oni to zrobili, jak to zostało zaprojektowane i szerzą w jakiś sposób tą naukę, popularyzują ją przez te swoje stacje doświadczalne. Podeślę Ctrl-C na czacie. Podsyłam link do projektu demo, do tego, żeby można zajrzeć na ich stronę. Poczytać troszeczkę więcej o nich samych, zobaczyć troszeczkę więcej zdjęć, przykładów tego, czym oni się zajmują. Ja bym chciał wpuścić fragment jednego z filmów, na którym mamy przykład znowu tego stacji doświadczalnej z lustrami, z tunelem, ale gdzie mamy szczelinę po prostu między dwoma lustrami, czyli tutaj nic nie było wiercone. Mamy po prostu zbudowany eksponat z trzech luster. Zaglądamy w szparę, między nią coś wkładamy i obserwujemy świat. To już inna stacja doświadczalna, niekoniecznie związana dzisiaj z naszym tematem, ale jeszcze tylko 20 sekund, więc pozwolimy temu dobrnąć do końca. Czyli projekt demo typowego odkrywcy ze Przemyśla. Mamy grupę dzieciaków, która pod okiem swojej nauczycielki, kierującej klubem młodego odkrywcy, zapoczątkowała właśnie projekt na wzór tej mini fenomenta. Przyszła do nas z Niemiec. Jest to taki projekt, w którym udostępniane są gotowe, tak jakby, pomysły na stacje doświadczalne, które można zbudować, można stworzyć. Na czacie znowu podesłałem link do mini fenomenty. Niestety ich strona jest po niemiecku. Ja osobiście nie posługuję się większym tym językiem, więc mam problemy, ale myślę, że wśród Państwa może być ktoś, kto bez problemu sobie z mini fenomenty stroną internetową poradzi. No i idea jest taka, że właśnie w szkołach dzieci z pomocą rodziców budują jakieś stacje doświadczalne. A po co oni to robią? A no robią to po to, żeby zainteresować siebie, zainteresować swoich rówieśników eksperymentowaniem. W Przemyślu zaczęło się od stacji doświadczalnej, można by porównać do głuchego telefonu. Na klatce schodowej w szkole jeden z uczniów przykręcił wąż, jakąś rurę idącą wzdłuż barierki od ostatniego piętra na dół. Na dole przyczepił lejek, u góry przyczepił lejek i można było do siebie mówić. Jedna przykładała ucho do lejka, druga do niej krzyczała. No, zdarzały się sytuacje, że ktoś wlał jakąś wodę, że czymś zostało to zatkane w jakiś sposób, ale dzieciaki eksperymentowały. Zastanawiały się, jak ten dźwięk tam się przenosi, jak można się komunikować przy pomocy takiej stacji. Miejsca zajęło tyle, co nic, bo klatka schodowa, barierka i tak już była, to, że przyczepiony został do niej jakiś wąż, nic tutaj sprawy nie komplikował, a można było ruszyć z tematu. No i tak się zaczęło. Zaczęli robić coraz to nowe i nowe jakieś stacje doświadczalne, ustawiać je gdzieś tam
na szkolnych korytarzach. Z tego co wiem, szkoła nie ma zbyt dużo miejsca, więc wystawiają po kilka. Widzisz na korytarzu stoi nie, przez miesiąc, może dłużej, może krócej, jakaś taka stacja zbudowana przez jakiegoś ucznia, grupę uczniów z pomocą rodziców. Podpisany jest, jaki uczeń to zrobił. I można zobaczyć jakieś zjawisko, które ta stacja prezentuje. Można się czegoś nauczyć. Czyli nie musimy jechać do żadnego centrum nauki nigdzie w Polsce czy za granicą. Nie musimy odwiedzać żadnego muzeum. Możemy w jakiś sposób własną siłą, własnymi chęciami stworzyć jakiś taki mini eksponat, który będzie w jakiś interesujący sposób prezentował nam jakieś zjawisko, będzie nas czegoś uczył przez zabawę. Jeżeli uczniowie robią to sami, no to dochodzi ten bagaż taki emocjonalny, że jak jest troszeczkę bardziej związany z tym, co stworzył albo pomógł stworzyć, czy zaangażował się. Fajnie, no dochodzi to, że można się komuś może pochwalić, żeby nie zabrzmiało źle, ale zaprezentować, że czymś się interesuje i chce was zarazić jakąś swoją wiedzą, czymś, coś stworzyłem. Zobaczcie, kiedy jest fajne, jakie można z tym poeksperymentować. Może się okazać, że dany eksponat będzie stwarzał pole do eksperymentowania w innej dziedzinie. Może ktoś coś odkryje, że jeżeli coś przestawi, albo coś w nim zmieni, coś do niego doda, albo coś ujmie, to zacznie to prezentować w jakiś sposób inne zjawisko. I jak widać na przykładzie dzieciaków z projektu Demo, oni są to strasznie wkręceni, bo to są naprawdę młodzi ludzie i to trzeba mieć odwagę, żeby na takiej dużej imprezie masowej, a tutaj przez festiwal w Rzeszowie, przez 3 dni przewinęło się ponad 20 tysięcy osób. Więc przez samo stanowisko projektu Demo musiał się rozwinąć tego dnia, którego nie byli kilka tysięcy osób. I ci młodzi ludzie musieli mieć odwagę, żeby z tymi ludźmi rozmawiać, żeby im zaprezentować, żeby im się pochwalić to, co zrobili, jakie to jest fajne, do czego to służy. Zaprezentować to swoim rówieśnikom często. I też fajnie jest, jak taka młoda osoba drugiej młodej osobie coś tłumaczy, coś pokazuje, ale również zaprezentować dorosłym, że to wszystko jest interesujące. Z Mini Fenomentum w Polsce współpracuje jeszcze między innymi pewnie Uniwersytet Dziecięcy w Łodzi. Też na czacie podsyłam link do nich. Tam ileś szkół z Łodzi pod jakąś egidą właśnie Uniwersytetu Dziecięcego wzięło udział w tej niemieckiej mini-fenomencie, stworzyli wspólnymi siłami eksponaty i one w jakiś tam sposób cykliczny przemieszczają się między poszczególnymi szkołami, wymieniają się jakoś tym, tworzą te eksponaty między sobą na nowo. Jeżeli chodzi o mini-fenomentę, jeżeli chodzi o jej program, w jaki sposób można tam wziąć udział, czy po prostu poszukać przykładów tych stacji w internecie, czy skontaktować się z jakąś szkołą, która brała w tym udział, nawiązać jakąś współpracę. Ale strona, którą ja osobiście bardzo chciałbym polecić, to jest strona prowadzona przez Exploratorium, przez Centrum Nauki z San Francisco, ze Stanów Zjednoczonych. I oni mają coś takiego, co nazywa się Science Snacks. Takie naukowe przekąski. Znowu na czacie wklejam link do strony Exploratorium Science Snacku. Jest to baza takich gotowych doświadczeń i też takich stacji doświadczalnych do przygotowania, do przeprowadzenia samodzielnie. I teraz można albo patrzeć na to, co ja będę wyświetlał, mamy zaraz zmieniał slajdy, jakbyśmy przechodzili gdzieś tam przez tą stronę, albo można się też pod tym linkiem po prostu troszeczkę tam zagłębić, samemu się rozejrzeć, bo jest to bardzo intuicyjne, a po prostu gdzieś tam w tyle głowy mieć mój głos, moją narrację.
Przede wszystkim stare znaki mamy podzielone na jakieś przedmioty, na jakieś zagadnienia, bo stare znaki z matematyką, biologią. Są pogrupowane też w jakieś kolekcje, w jakieś zespoły, które będą jedno doświadczenie nawiązywać do drugiego. Albo możemy najzwyczajniej w świecie wpisać w wyszukiwanie jakieś słowo klucz. Ja tutaj wpisałem lustro, no bo lustrami, gdzie się tutaj dzisiaj zajmowaliśmy. Jeżeli użyjemy jakiegoś takiego precyzyjnego, ale ogólnikowego też hasła, jest duża szansa, że coś w tych science znakach znajdziemy, bo one są potagowane, są posegregowane w odpowiedni sposób. Więc wpisujemy na przykład lustro, klikamy search i przerzuci nas do science znaków, które ktoś otagował hasłem lustra. I wyskoczy nas ileś przykładów doświadczeń razem z instrukcjami ich wykonania. No i jeżeli jesteśmy w lustrach, to przejdziemy do tego eksponatu. Oni nazwali nos twojego ojca. I tak więc jest tak. Będziemy mieli jego nazwę, jakieś przykładowe zdjęcia, jakiś bardzo taki opis tego, czego on dotyczy. To akurat jest no, stacja doświadczalna, ale też znajdziemy takie, które będą prostymi doświadczeniami, na przykład z wykorzystaniem jednego lusterka. Część z tych rzeczy, które gdzieś tutaj poruszyłem, dzisiaj pewnie też się tutaj znajdzie. Jeżeli popłyniemy dalej w opis, to znajdziemy listę wszystkich materiałów, które są nam do wykonania tego przedmiotu potrzebne. Oczywiście część z tych rzeczy można zamienić czymś innym, jeżeli oni podają, że lustro ma mieć 30 cm, a my mamy akurat takie, co mają 28, to jest naprawdę duża szansa, że też będą działały. Jedyna niewygoda, z jaką możemy się tutaj spotkać, to przeliczanie jednostek. No, mamy anglosaskie, będziemy mieć cale i trzeba się gdzieś z tym czasem odnaleźć. Natomiast mamy tutaj już gotowy spis przedmiotów, które są nam potrzebne do wykonania. A oni starają się wybierać rzeczy łatwo dostępne. Czasem zdarza się, że przy jakimś science znaku, ale tu już na pierwszej stronie przy jego opisie znajdziemy informację o tym, że on wymaga czegoś trudniej dostępnego albo czegoś, co może być w jakiś sposób kosztowne. Bo wymaga na przykład bardzo dużej tafli lustra i to nie jest coś, co łatwo będzie nam zdobyć. Natomiast starają się naprawdę dobierać ten sprzęt i materiały tak, żeby było nam łatwo, żebyśmy mogli się fajnie z tym odnaleźć. Znajdziemy informacje, jak dokładnie ten eksponat czy to doświadczenie wykonać. Co, w jaki sposób, z czym połączyć. Przy niektórych będziemy mieć nawet filmy instruktażowe, które będą nas prowadziły krok za krokiem, co i jak trzeba zrobić. Następnie będzie informacja o tym, co właściwie trzeba wykonać, jakiego rodzaju doświadczenia, jakie czynności przeprowadzić, żeby doświadczyć tego, o co autorom tego akurat sobie znaka chodziło. No i będzie też podane jakieś wytłumaczenia, albo przynajmniej coś, co pomoże nam potem szukać dalej w internecie, jakiś zgłębiać ten temat, ale na pewno dowiemy się czegokolwiek, jakie zjawisko tutaj zaistniało, co właściwie się wydarzyło i czego możemy się tutaj nauczyć. No i dodatkowo jeszcze na pewno odeślę nas do jakichś powiązanych z tym innych doświadczeń. My jesteśmy w lustrach, więc tutaj akurat zaproponował nam jakieś inne doświadczenia z lustrami. I mamy pośrodku kalejdoskop, o którym już wspominaliśmy, mamy jakieś rodzaje symetrii przy połączeniu kilku luster i mamy jeszcze lustro cylindryczne, czyli jakieś, które będziemy mogli wyginać, odkształcać i też zobaczyć, co tam się zmieni. Oni zaproponowali nam to tutaj zrobić z luster akrylowych na takich rurkach PCV. Rurki możemy dostać w sklepie, jakimś markecie budowlanym. Lustra akrylowe, firmy, które robią na przykład jakieś materiały reklamowe często posiadają
posiadają w swoim asortymencie takie lustra. Mam je też na wymiar. Tutaj przykład stacji doświadczalnej, którą wykonaliśmy my na drewnianej ramie. Mamy po prostu do niej przykręcone akrylowe lustra i widać tutaj efekt, o który chodzi. To nazywa się to nos twojego ojca. Bo mamy tutaj na przemian pasek z lustrem, pustą przestrzeń. Pasek z lustrem, pustą przestrzeń. Jeżeli ustawimy się w takiej samej odległości, jedna twarz od drugiej, ja od osoby naprzeciwko mnie, to będziemy właśnie widzieć swoje jakieś takie połączone odbicia. Będziemy widzieć swoje oczy, nos drugiej osoby. W zależności od tego, jak daleko, czy jak blisko staniemy, no to będziemy mieć szersze albo węższe paski. I możemy zrobić taki kolaż. Kolaż z dwóch twarzy. Eksperymentować, no może już nie z samą symetrią, co bawiąc się z samym odbiciem i tworząc takie obrazy z naszych połączonych twarzy. I bardzo podobną konstrukcją do tej jest taka. Czyli mamy kawałek lustra w ramce i również stajemy naprzeciwko siebie, patrzymy na swoje odbicia, z tą różnicą, że będziemy widzieć połówkę swojej twarzy. Jeżeli przeprowadzimy krawędź lustra przez oś naszej symetrii, czyli przez środek naszego nosa, to zobaczymy połowę odbicia swojej twarzy, a połowę twarzy osoby siedzącej naprzeciwko nas. Będziemy mogli w ten sposób połączyć dwie twarze ze sobą. I z gotowych jeszcze rozwiązań, jeżeli chodzi o lustra, to lustro do lewitowania. Czyli mamy już naprawdę bardzo prostą konstrukcję. Większą taflę lustra, przy której jeżeli staniemy jedną nogą z jednej strony, drugą z drugiej, nogę podniesiemy, to osoba obserwująca nas z boku będzie miała wrażenie, że właśnie oderwaliśmy się od ziemi. Czyli zarówno projekt demo, jak i Fenomenta, te stacje doświadczalne proponowane przez Science Snacki. Są takie przykłady rzeczy, konstrukcji, które możemy w jakiś prosty sposób wykonać samodzielnie, czy poprosić uczniów, poprosić ich rodziców, zachęcić do tego, żeby w jakiś sposób eksperymentowali. Miejsca nie zjada to dużo, bo w każdej szkole jest jakiś korytarz, na którym możemy postawić jakiś eksponat. Na tydzień, na dwa możemy je zmieniać, możemy je gdzieś przesuwać. Ale jak pokazuje projekt demo, nie będzie nam to zajmowało dużo miejsca, a dzieciaki naprawdę się w to wszystko wkręcają. Wkręcają się i w tworzenie tych eksponatów, w tworzenie tych doświadczeń, wkręcają się potem w eksperymentowanie w to i wkręcają się potem w szukanie i w tworzenie nowych kolejnych rozwiązań, w którym sensie samo się to napędza. A konstrukcje są na tyle proste, na tyle łatwe do zrobienia. Pomysłów można naprawdę szukać w internecie, chociażby właśnie Science Snacki, Deklaratorium oferują nam bardzo dużo takich przykładów. I te wszystkie sytuacje, z którymi ja się spotkałem w swojej pracy zawodowej, pokazują, że warto. Warto jest z uczniami tworzyć coś, zachęcać ich do jakiegoś działania, czy to w trakcie lekcji, czy w trakcie zajęć poza lekcyjnych, czy też zaangażować po prostu ich rodziców do tego, żeby razem z nimi coś tworzyli. I dobraliśmy tutaj znowu do końca drugiego działu, do działu związanego z lustrami. Tu pojawia nam się znowu czas na pytania związane z tym działem. I pojawia się też czas tak naprawdę na pytania związane z całym naszym webinarem. Bo wyczerpaliśmy już temat i fraktali, i temat luster. Dobraliśmy tak naprawdę do końca. I teraz ja zamieniam się w słuch. Jeżeli mają Państwo na mnie jakieś pytania. Pytania o to, co tutaj padło. Co wymaga większego jakiegoś zaangażowania. Mają Państwo refleksje, które chcielibyście Państwo z nami
ze mną, z innymi osobami tutaj podzielić, to tak, to jest właśnie ten moment. Taki był cel, żeby się podzielić tymi informacjami, więc nie ma zupełnie za co dziękować. Ja dziękuję za poświęcony czas, żeby tutaj tego wszystkiego posłuchać. Mam nadzieję, że linki faktycznie się przydadzą. Projekt demo jest taki przykład czegoś, co dobrze funkcjonuje. Mini fenomenta, jeżeli chcielibyśmy się wkręcić w ten konkretny projekt, szukać jakichś kontaktów tam. Na Science Snacki jako już kopalnia naprawdę bardzo fajnych, fajnych pomysłów, dobrze opracowanych, dobrze przygotowanych. Cieszę się, że się podobało. Od krzesło słowienie. Ciężki przedmiot. To przykładem chyba to jest to, o czym zaczynałem mówić przy fraktalach. To, że dla mnie w momencie, kiedy zlecano nam takiego przygotowanie tego właśnie wykładu dla gimnazjalistów, też był to zupełnie nieznany teren. A potem okazało się, że można śmiało o tych fraktalach też rozmawiać z młodszą i ze starszą widownią i znaleźć jakiś wspólny język. Będę się cieszył z każdego wykorzystania tego z Państwa uczniami. Ja znowu jeszcze raz dziękuję za to, że Państwo poświęcili swój czas wieczór, żeby tego wysłuchać, co miałem jakiś sposób do powiedzenia. Ja przyznam się, miałem obawy troszeczkę, jak sobie poradzę z takim mówieniem do komputera, bo tutaj faktycznie Państwo mnie widzą, Państwo mnie słyszą, a ja nie. Muszę sobie gdzieś tam wyobrażać, że jest ta druga osoba, która w jakiś sposób tego słucha. Przy pracy z najmłodszymi przy fraktalach fajnie jest no właśnie podać te przykłady, żeby oni sami zaczęli dostrzegać, że te kształty gdzieś ich tam otaczają. Ja miałem takie przykłady, że po zajęciach gdzieś tam dzieci właśnie wychodziły już z zajęć, spotykały się z rodzicami, mówi: mamo, zobacz fraktal, mamo, zobacz fraktal, i wskazywały gdzieś tam na drzewo na przykład. Z kalafiorem maluchy fajnie jest zapytać, czy jedli kiedyś zupę z fraktali, zupę fraktalówkę. Jeszcze przed wprowadzeniem oczywiście tego kalafiora, no nie są w edukacji, jak to? Jedliśmy jakąś taką matematyczną zupę z fraktali? No tak, właśnie. Nie jedliście, pytanie, czy smakowała. Lato w mieście. No proszę. Czyli gdzieś tam się spotkaliśmy już. Tak, dla mnie zawsze też warto jest, jeżeli szukamy tych przykładów
w otoczeniu, w życiu, jeżeli to jest takie bardziej, jest przez to takie bardziej namacalne. Jeżeli widzimy, że to, co, że ta geometria, te fraktale, czy ta symetria gdzieś tam nas otacza ze wszystkich stron. Przestaje to być takie abstrakcyjne. Tutaj Daria informuje, że czas dobiegł końca, ale widzę, że też pytania też nam gdzieś dobiegły końca. Jeżeli by się coś zrodziło, to można śmiało się próbować ze mną kontaktować, czy przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, czy przez Ewolucję Nauki, gdzieś tam szukać w internecie. Zawsze chętnie się czymś jeszcze z Państwem podzielę. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za udział w naszym dzisiejszym webinarze. Polecam inne działania organizowane przez CEO. Serdecznie dziękuję.